Cześć, tu Ernest. Jakby Naruto było mało, to Epic Games ruszyło z jeszcze jednym wydarzeniem Nindo, podczas którego możemy zgarnąć aż 6 fantastycznych darmowych nagród, w tym lotnie za 1200 fałdolców. Od dzisiaj do 22 listopada 6 rano gracze będą mogli wykonywać wyzwania Nindo, by zdobywać nagrody w grze. Aby zapisać się na to wydarzenie, trzeba wejść na stronę denindo.fortnite.com. Tutaj należy zalogować się na swoje konto Epic Games, co automatycznie was wliczy do eventu. Okej, więc cała zabawa polega na tym, że trzeba wykonywać wyzwania przez następne 5 dni. Do każdego dnia z 5 na tym wydarzeniu jest przypisana postać z Naruto, a wykonując cele tych postaci otrzymujemy punkty. Słuchajcie, za zdobycie chociaż jednego punktu dzisiaj, do waszej szafki trafi emoji Naruto. Za zdobycie chociaż jednego punktu jutro, w dniu Sakury, otrzymujecie emoji tej postaci i tak dalej. Najcenniejszą nagrodą jest lotnia Kurama z ekranem wczytywania. Ale aby ją otrzymać, trzeba osiągnąć punktowy próg dowolnego dnia. Na dzień pierwszy wyzwanie Naruto polega na zdobyciu 35 likwidacji w trybach solo, duo, trio i oddziałach. Nie musi to być w jednym meczu oczywiście. Czyli za 35 likwidacji dzisiaj otrzymamy mega lotnie za darmo. I jeśli to wyzwanie wam nie podchodzi, to pamiętajcie, że przed nami są jeszcze 4 dni wyzwań. I jeśli zdarzy wam się pominąć wyzwanie Nindo z któregoś dnia, to nie panikujcie. Epic Games o to zadbało. Zgromadźcie co najmniej 2 punkty w dniu 5, by zgarnąć wszystkie limitowane emoji. Ta strona to jedyne miejsce, w którym można śledzić swoje postępy i wyzwania. Miejcie na uwadze ten drobny druk pod wyzwaniem, ponieważ może to być ważna zasada. Na ten event może zapisać się każdy gracz na dowolnej platformie, nawet przez przeglądarkę w telefonie. Co bardzo ważne, jeśli gracie na konsoli, to upewnijcie się, że wasze konto Epic Games, którym zalogowaliście się na ten event, jest połączone z kontem waszej konsoli. W opisie zostawię link do łączenia konta. Tam możecie to sprawdzić. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!